dzień dobry, Bike Show, Daily Vlog się kłania. Kolejny dzień, jak widzieliście, znowu jesteśmy w Landskronie, ale dzisiaj trochę inne klimaty, ponieważ jutro moje urodziny, więc dzisiaj zrobiłem sobie dzień dla przyjemności, taki prawdziwy coffee ride. Ach, to Bianki. Co to Tomek, jakiś dzwonek specjalny? Alarm zbyt dużo mocy. Jednak jak Bianki nie chciało zatrzeszczeć, jak potrzebowaliśmy, to dzisiaj jest na zamówienie. Suporcik jak złoto. Dzisiaj nowy wariant objeżdżania Świnnej Poręby. Znaleźliśmy trzy fajne hopki i próbujemy. Tak, generalnie ma być krótko, a stromo. Taki, żeby akurat wypalić między ciastkiem a ciastkiem w tej warce. Ale mega ładne drogi tu są. W ogóle Świnna Poręba jest piękna, tylko jeszcze jej nie ma. Jeszcze jej nie ma. Że tak, zbiornik Świnna Poręba nie jest zbiornikiem, a może bardziej jest pustym zbiornikiem. A z drugiej strony, żeby ją objechać, to nie warto jechać cały czas nad samym brzegiem, bo ponad połowa jest taka sobie. Lepiej tak jak my dzisiaj, traka sobie znajdźcie. W ogóle dajcie znać, czy jak jesteście gdzieś z rejonu południa, czy jechaliście jeszcze 2-3 lata temu dnem jeziora. Tak. I starym żelaznym mostem na skawie. Bo jeszcze się dało, nie? Tak jest. A teraz już. Mam porteczkę z Emondą na moście. Teraz tam jest 10 metrów głębokości. Jeziora, no. A w każdym razie znajdźcie sobie na strawie tego traka, bo jest mega ładnie, tak na razie. Trochę pod górę, ale jest fajnie ciekawiej. Startujecie w Landskronie, kawka w arce na rozgrzewkę, 60 km, 1200 w górę i powrót na obiadek. 3 miesiące covidowej, biznesowej przerwy od jeżdżenia na rowerze i proszę. I od razu góry. No dobrze, to jest pięknie. Bo pomysł na niedziela. Warto wracać. Lajtowo będą górki, a tu jest. Cieszy nam się. Pewnie, że tak, nie? Noga pamięta, jak to mówią. Tylko nie przesadzić z tempem, to... Pierwsza seria dwóch hopek za nami. Takie z tych fajniejszych. 14-15%. Teraz będzie zjeździk i zaraz lecimy kolejną górkę. Aczkolwiek dzisiaj dwie perełki są na koniec, czyli piękna nowa droga przy zbiorniku Świnna Poręba i na koniec wjazd do Landskorony od bardzo ciekawej strony koło willi Tadeusz. To jest takie miejsce, które może wam dzisiaj pokażę i które naprawdę warto odwiedzić. Tomek odstawił rower pod sklepem i teraz nie wie, który jego. Bingo oczywiście. Jest tamten? Czy nie, no po kolorze to ja bym wziął ten na środku, bo największe, najszersze opony i najwięcej mam biegów. I teleskop, to też jest bardzo ważne. Teleskop jest bardzo ważny. Ale tylko z przodu teraz. No to nie, to jak kiedyś, jak żule kradli rowery i sprzedawali pod halą targową, to było dwa teleskopy to 500 zł, jeden teleskop to 250, nie? I szły potem jakieś Cannondale, skalpele i takie tematy. Jak ktoś nie odzyskał, to... A wiecie, że w ogóle ten mój gruz skradziony, ten single speed się znalazł? Przemalowany. Przemalowany, no. Ktoś przemalował, kurde, ramę i wstawił to do komisu. Przejajca. Ale nie zmienił nic więcej, więc ale się znalazł. Seryjne były. Nie było seryjnych, tylko były mega charakterystyczne elementy, ale rower w ogóle przemalowany na czarno i naklejki Scotta miał. Przejaja w ogóle, że komuś się chciało, to niesamowite. Jedziemy na Scotto Giantie. No i się zaczyna. Droga, która powstała przy budowie tamy. Na dzień dobry 14%. A potem parę zakrętów. I jeszcze gorzej. Także coś pięknego, naprawdę. Polecam każdemu, kto lubi niespodziewane ścianki, bo daje popalić. To jest tak zwany szlak węża. Sprawdzona technika górska, podpatrzona u najlepszych.
kiedy jest powyżej 14%, sprawdza się fenomenalnie. A tutaj, patrząc po dźwiękach, to Bianchi powinno się nazywać Aria. O, jest śmigło, czyli peleton nas dochodzi. Ale jest wyciskacz łez. Ale to już koniec. Już jesteśmy prawie, że... O, z końcóweczka i piękny zjazd zostanie. Tak to wygląda, ziomeczki. Naprawdę jest ścianka przepiękna. A teraz zjeździk i taka droga wzdłuż jeziora po takiej stronie, gdzie nie ma samochodów, nie ma dużego ruchu. Jest naprawdę fajnie i czekam, aż ktoś kiedyś tutaj, tak jak nad Czorsztyńskim, zrobi ścieżkę rowerową albo jakiś fajny asfalt wokół jeziora. Ale patrząc po tym, że to, ten zbiornik wodny budowali 30 lat, to myślę, że nie wiem, czy za mojego życia jeszcze ścieżka rowerowa się tutaj pojawi. No to teraz to jest taka faktycznie polska garda nam tutaj wyrasta. Oczywiście na miarę naszych możliwości, nie no, żartuję, ale fajne jeziorko się tworzy, naprawdę. Fajne miejsce. Będzie jeszcze jak tą drogę dociągnąć z drugiej strony, to jest super. Bo ta strona jeziora do jazdy rowerem jest przepiękna, naprawdę. Super, widoczki, nowy asfalt, fajne górki, zjazdy, podjazdy. Bombowo, warto się tutaj wybrać. No i tyle na dzisiaj. Kończymy rundkę. Naprawdę gorąco Was zachęcam do tego, jak kiedyś będziecie w Małopolsce, będziecie w Krakowie. Pojedźcie sobie albo z Krakowa przez Landskronę wokół Świnnej Poręby, albo pojedźcie sobie po prostu do Landskrony, nawet samochodem. I stąd zróbcie tę rundkę z traka, który widzicie w opisie pod tym filmem, bo naprawdę jest piękny. Myślę, że dla osób, które nie są z gór, będzie w sam raz ciężki, bo jak zrobicie te 1100 metrów przewyższenia na 54 km, to poczujecie to, a z drugiej strony nie zabraknie Wam czasu i spokojnie każdy tę trasę będzie w stanie przejechać i będzie w stanie tą piękną miejscówkę zobaczyć, która pewnie z roku na rok będzie coraz piękniejsza, bo jak widzieliście, zalew dopiero się wypełnia i pewnie czy infrastruktura, czy to jak on wygląda, będzie się z roku na rok zmieniało na lepsze. Dzięki za ten odcinek, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej! A ponieważ zaraz pewnie się trafi jakiś petrol head, który będzie się pytał, co się stało z Seatem. Seat dalej jest, ale postanowiłem to zrobić spóźniony prezent na 30 urodziny i jako prawdziwe dziecko lat 90. poszukać swojego wymarzonego E36 Touring. I sprawiłem sobie takie weekendowe autko. Kiedyś może o nim coś więcej będzie, ale nie będzie to główny wątek, bo nie przesadzajmy, w końcu jest to kanał rowerowy, chociaż Bike Show niby jest trochę kanałem o miłym, przyjemnym życiu i różnych pasjach, ale jednak nie odchodźmy od tego, co tutaj jest meritum.